4-2. Jaka jest recepta na sukces w dzisiejszym spotkaniu? Nasz libero, ten w guzie Kajazuna. Zawodnik na każdej pozycji. Nie, chłopaki są ten, są młodzi, są szybcy, są techniczni. Jesteśmy trochę więksi fizycznie i to jest chyba to, że nie na sposób odstawiają nogę, bo się boją. Panie, rywale są młodsi, no i to świadczy o tym, że mogą być problemy w końcu. Czy jesteście przygotowani kondycyjnie na to spotkanie? Powiem panu tak, że graliśmy z nimi w tamtym tygodniu, no i fizycznie nie wytrzymaliśmy, bo nie mieliśmy zmian. Dzisiaj mamy jedną, to może będzie lepiej. O co walczycie w tym sezonie? Myśmy dopiero zaczęli. Powiem tak, my gramy w B-klasie, idzie nam średnio, a to po prostu lepsze jest to niż treningi, prawda? Bo na treningi ciężko dopaść chłopaków, a tak jak tutaj zawsze ktoś widzi, że sprawia za piłką. Może się uda wejść do wyższej ligi, nie? Wprowadzi się 2-1, nieudana końcówka pierwszej połowy, no jaka na sukces w drugiej części gry, żeby ograć, no dość starszych przeciwników. No musimy spróbować się wytrzymać to kondycyjnie, bo nie wątpię, że oni są od nas o wiele starsi. No i w sumie pod koniec będzie z nimi łatwiej, bo już się zmęczą. Łatwiej można kontry będzie robić. No i moim zdaniem to tyle. Dwie bramki tylko strzelone w pierwszej połowie, to bardzo mało. Jaki tego jest powód? No, skuteczność niewątpliwa. Trochę zmęczenie tygodniem, bo już wcześniej graliśmy kilka meczy. No i już nogi nie są te co wtedy. Come on, baby.